Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Poniedziałek, tydzień się zaczął, ale już wiosna za oknem. Weekend był fajny, cieplutki i teraz cały tydzień też ma być fajnie, także widać, że wędkarze ruszają nad wodę. Zresztą my sami też zaczynamy troszeczkę kręcić się po rejonie. I poniedziałkowe promocje. Wspomnę Wam o kilku rzeczach, które mogą na teraz się przydać. Na przykład mamy część gum od Pro Spin Bites'a przecenionych, na przykład takie miksy, w których jest 11 różnych przynęt w jednym kolorze do potestowania na okonia, klenia, jazia, pstrąga ewentualnie, no i te wszystkie różnego rodzaju jętki larwopodobne, przepraszam, tantopodobne, pijawki, tu właśnie są takie ala małe raczki, czy taki jakiś żabi wylęk, traszki, coś w ten deseń. W każdym bądź razie trochę tego larwopodobnego tematu od Pro Spin Bites'a mamy. Podlinkujemy Wam oczywiście, żebyście mogli to łatwiej znaleźć. Z takich małych gumeczek na teraz w promocji też mamy od Adusty pentaszady dwucalowe. One są w fajnych kolorkach. Też je Wam podlinkujemy. I Adusty są sprzedawane na sztuki, także jeżeli ktoś jeszcze nimi nie łowił, tymi małymi pentaszadami, to może sobie wybrać ze 2-3 gumki w różnych kolorach, żeby to przetestować. Mamy na pewno jeszcze w promocji ćmy od Spinbada, czyli bardzo malutkie cykatki, które będą jak najbardziej nadawały się teraz na okonia. To jest coś takiego, widać, nie widać? Tak może będzie widać. O właśnie, tu mamy te ćmy, także łowcy okoni znają, wiedzą, o co chodzi. Tak dzisiaj chodzę dumnie po sklepie, bo dostałem koszulkę od Kogucika, Kogut Wędkarski Pazur. Bardzo dziękuję, Kogut powiedział, że jest to specjalna edycja limitowana koszulek tylko dla wybranych wybrańców i sympatycznych wędkarzy, dlatego jest mi niezmiernie miło, że taki prezent otrzymałem od Koguta, ale te koszulki są na tyle fajne, że może Kogucik, jakiś deal byśmy tutaj zrobili do sklepu, byś nam podrzucił ze 20-30 limitowanych koszulek. Wędkarze może by byli zainteresowani i zawsze tam na kieliszek chleba byś sobie zarobił. Jest Laska z nami. Siemanko, Laska. Siemanko. Co tam? A Laseczka szykuje wędki od Mikado. Za chwilę przejdziemy do tematu, bo fajne wędki od Mikado w bardzo fajnych cenach wjechały właśnie do sklepu. Za chwilę o nich sobie troszeczkę porozmawiamy, ale taką małą ciekawostkę Wam powiem. Laska z Kubusiem uczą się francuskiego. Marcin, jak to jest, że Wy we dwóch chodzicie po sklepie i mówicie do siebie po francusku? W kółko opowiadamy te same słówka i... Na tym polega nauka. Ja się tylko zastanawiam, po co to Wam? Bo jak pytałem Kuby, czy może chociaż... Jedziemy do Francji na ryby. Czy się do Francji wybieracie? To Kuba powiedział, że w żadnym wypadku, że do żadnej Francji... Na winogron. Do żadnej Francji nie jedziecie. Niedługo sezon na truskawki. Ale francuskiego się uczycie. No to Laska, no musisz tu widzą kilka słówek. To może, wiesz, zaproponować. Lepiej się pod szkole jakieś pełnymi zdaniami. Ale to jeszcze, no kilka słówek, bo to jest ciekawe. No co tam się nauczyliście? Dzień dobry, to bonjour. Jak się masz? Comment ça va? Ty więcej znasz ode mnie słówek. No, bonjour, monsieur. Salut, do widzenia. Także ja, wiesz, jeśli chodzi o francuski, to na pewno bym flaszkę w Żabce kupił, albo jakiś. Ale gorzej, jak Francuz by mi odpowiedział i trzeba by było to zrozumieć i coś powiedzieć. Także co, obiecujesz, że tak, w przyszłym tygodniu z Kubusiem już pierwsze zdania tutaj będą dla naszych widzów po francusku w pełni wypowiedziane. Słowo harcerza? Słowo harcerza, dokładnie. Trzymamy za słowo. Chodź, Laska, pokażemy te wędeczki. Słuchajcie, tych wędek jeszcze u nas w sklepie nie było. W bardzo dobrym budżecie. Jest to seria od Mikado. Nie wiem, czy tu będzie widać. O, właśnie tak Wam pokażę. Red cut. Red cut. I tutaj mamy
kilkanaście wędek, w sumie jest ich 12, przeróżnych modeli. One zaczynają się od 7-gramowych okoniówek, później są troszeczkę cięższe okoniówki do 15 gramów, sandaczówki na lekko do 25, sandaczówki do 30 i mocne kije sandaczowe do 35 gramów. Marcinek, dawaj. Jako tak sobie. Pan chciał wędkę? Ja bym chciał, dawaj tą okoniówkę do 7 gramów, może tą krótszą. Znowu się nagadałem i mnie zatyka. Jeżeli chodzi o te okoniówki, tak, poczekaj, trzymaj wędeczkę, pokażemy rękojeść. Bardzo przyjemnie w ręku to leży. Mamy tutaj paluszki na, no, można powiedzieć, że na blanku, w takiej zbliżonej, tutaj to sytuacji. To jest plejka, tak? Poczekaj, chcę go złapać. Dobra, nie widać, bo mi nie ostrzy. W każdym razie to jest wędka 2,20 do 7. 2,28 do 7 gramów. Nie, 2,20. 2,20 do 7 gramów. Pokażemy, to jest dość szybki kijek. Nie jest to X-Fast, ale jest taki faścik, powiedzmy. I ta wędka jest wklejką. Tutaj pierwsze 4 przelotki to jest wklejeczka delikatna. I później reszta wędki jest dość szybka, ewentualnie przy dużej rybie przechodząca w parabole. I ta wędka 2,20. Jeszcze jest drugi kijek do 7,240. Już go, Marcinek, nie będziemy wyciągali, ale daj tego do 15. Patrz, mocniejsza okoniówka. Tak, więc tą wędką do 7 gramów 2,20 możemy sobie podźgować, możemy czeburaszkę założyć, możemy sobie okoniowego dropshotika zrobić, jakiegoś malutkiego bocznego troczka. Jest ta wędka 2,40, no to już tutaj typowy, długi, taki zawodniczy, boczny trok, gdzie możemy sięgnąć ryby troszeczkę dalej. Zwiększony zasięg, oczywiście jeżeli mamy miejsce na brzegu, żeby taką wędką się rozbujać, bo nie weźmiemy kija 2,40, nie staniemy w krzakach, bo nawet długim takim bocznym trokiem nie będziemy w stanie zarzucać. Tą do 15. Tak, daj tą, nie, najpierw króciutką daj do 15, bo to też jest taka okoniówka, ale bardzo szybka. Bardzo szybka. Bardzo szybka, do 15 gramów też jest wklejeczka, pierwsze 4 przylotki. Już inaczej pracuje. Jest dużo szybsza, no ze względu na ten ciężar wyrzutowy, także jeżeli ktoś z większych głębokości chce łowić okonie cięższymi przynętami, bo tutaj ta wędka jest dwumetrowa, jest 2,20, jest 2,40, więc też możemy sobie długiego, ciężkiego, bocznego troka skomponować i na dalekim zasięgu, czy na dużej głębokości próbować łowić okonie. Też jest ciekawy temat. Teraz, Marcin, tę wędkę do ilu gramów? Teraz mamy tą dłuższą na troka. A, czyli 2,40, tak? 2,44. Weź ją tak pomyrdać, zobaczymy, czy będzie widać. Pokaż, daj mi do ręki. Też jest wklejka, tak? Czyli tutaj jest cała czułość, mamy kontrolę nad tym, co się dzieje na końcu zestawu i reszta wędki jest dość sztywna. Dobra, Marcinek, teraz przejdziemy do sandaczówki na lekko. Tam będzie wędka do 25 gramów. Tylko mi tak na szybko przypomnij, w jakich długościach jest. Tam jest też pewnie 2,13, 2,44. Dobra, dawaj najpierw to 2,13. Lekka sandaczówka do 25 gramów, 2,13. To już jest taka typowa szpada sandaczowa, nie? Możemy lekkimi szybko. Dokładnie. Lekkimi lekkimi przynętami się pobawić. Odpowiednik też dłuższy 2,40, tego już nie będziemy pokazywali. Daj, Marcin, teraz do 30 gramów, tą krótką, ona jest ciekawa. 2,44, tak? Nie, krótką do 30. Ja mam małą przewagę nad laską, bo zdążyłem się na... Do 30 jest 2,44. Nie, krótsza musi być na 100%. Tylko jedna jest do 30? Dwie są, jedna jest 2,44, a druga 2,74. Dobra, to ja się pomajtałem, bo bawiłem się troszeczkę tymi wędkami na zapleczu. I tak, tutaj mamy do 30 gramów 2,40 i 2,70 z haczykiem. To też jest dość rzadko spotykane na rynku. Mało jest wędek, które są szybkie i jednocześnie długie. Jeżeli chcemy sobie łowić sandacze z brzegu, mieć nieco dalszy zasięg rzutu, troszeczkę większe pole manewru, to tutaj mamy dwa kije 2,40 i 2,70. One też są szybkie, to nie są X-fasty, ale to są fasty. Tutaj ta wędka nie jest wklejką. Wklejki od razu zauważymy po malowanych szczytówkach, ale tak, jest to taki dość elektryczny, czuły kijek.
2,40 do 30 gramów i ona jest też w długości 2,70. Tu teraz będzie ciekawy kij, bo tu będzie do 35 ten najkrótszy. Jaką ma długość laska? 2 metry i 4 centymetry. Dobra, dawaj, to 2,4 do 35. Bujnij sobie, zobacz co to jest. To już w ogóle jest pałka. I tą wędką na przykład możemy się bawić kogutami. Krótka, szybka wędka, żeby szybko pracować, przekazywać całą naszą pracę nadgarstka na przynętę. Typowa właśnie wędeczka do łowienia kogutami, ale nie tylko. No klasycznie gumą też sobie poradzimy. Poradzimy sobie też, jeżeli będziemy chcieli łowić z opadu cykadami. Kosa. Dawaj, przygniemy. Patrz, tu jest wklejka. To jest wklejka? Jest, od czwartej przelotki. Od razu widać, wiesz, szczytówki mają wklejki malowane. Że dziwne, bo część wędek jest wklejkami, część nie. Przyginamy. Ty dawaj do oporu, zobaczymy ile to będzie miało. Zaraz strzeli. Jak strzeli, to strzeli. Jeszcze żadnej nie złamaliśmy. I te wędki, Marcinek, jeszcze byś nam powiedział te pozostałe długości, jakie są. Pozostałe do 35 gramów, tak? Tak. To tak, to co oglądaliśmy, 204 cm, 220 cm i 244. A weź daj z ciekawości tą 220, bo ja mam swoją taką sandaczówkę z pracowni robioną, 220 cm, uznałem, że to taka będzie na łódkę, na taką wiślaną łódkę, nie za długa, nie za krótka, te 220 cm w zupełności mi wystarczy, nawet jakbym chciał gdzieś iść na główkę z brzegu sobie połowić, to też sobie to 220 poradzę. I tutaj właśnie też dostaliśmy taką wędeczkę do 35 gramów, 220 cm. Ale czekaj, to odkręcimy. A, bo myślałem, że chcesz do ręki. Weź ją tak buchnij, szybka jest, nie? Bardzo szybka. Szybka wędeczka właśnie do opadu. Wklejka, ale to jest mocna wklejka, tu nie ma struny od gitary, tak jak w przypadku wędek okoniowych, i duży zapas mocy właśnie takiego wiślanego sandacza z ósemką z przodu, czego wam wszystkim życzymy, żebyście próbowali i złowili. To jeszcze dawaj laska, tą ostatnią pokażemy, jak już się rozpędziliśmy, i będzie do 35 2,44. I tutaj właśnie 2,44, jeżeli ktoś przeważnie łowi z brzegu, gdzieś tam trzeba się troszeczkę dalej wychylić na opasce, czy na burcie, czy nawet na główce, gdzieś tam troszeczkę dalej przytrzymać, czy poprowadzić przynętę w warkoczu, żeby nam nie schodziło na mieliznę, te 240 cm w zupełności nam wystarczy. Można powiedzieć, że taki brzegowy uniwersał na wiślanego grubego sandacza do 35 gramów. Jest opisane, od ilu ona startuje? Startuje od 10. Od 10. No to jeżeli ktoś łowi na przykład na gumy 12-centymetrowe plus nawet tam lekkie zbrojenie 7 gramów, to i tak będzie powyżej tych 10 gramów, więc spokojnie będziecie czuli to, co się dzieje z przynętą. I ewentualnie to, jak ryby biorą na nią. Dobra, przyginamy? No, przyginamy. Wiecie, tu jeszcze by się przydała trzecia osoba do pokazywania. Nie ma Sebastiana, bawi się w Szwecji teraz z rybami, ale musimy tak we dwóch sobie pokazać. To tak, żeby tylko zarys i szkic tych wędek wam przedstawić. Oczywiście możecie przyjść stacjonarnie, te wędki sobie obejrzeć, podotykać, pomacać. I teraz co najciekawsze. Ta seria Red Cut od Mikado. Jeżeli chodzi o ceny, zaczynają się od 120 zł, kończą na 179 zł. Więc można powiedzieć, że jak na dzisiejsze czasy i warunki płacowo-rynkowo-zarobkowe, jeżeli ktoś nie chce wydawać majątku na wędki, na pewno będzie mile zaskoczony. Co ciekawe, wam powiem, że był Adaś dzisiaj w sklepie, przyjechał po kotwicę do Woblerów, bo właśnie była dostawa, zamówił sobie tam na kolejną partię woblerów w kotwicę i oglądał ze mną te wędki na zapleczu. Jak go pytałem początkowo, ile jego zdaniem będą kosztowały na sklepie, to mówił, że tam pewnie w okolicach 400 zł. Jak mu powiedziałem, że to są wędki w okolicach 150 zł, to był bardzo zaskoczony i zamiast wpaść na 5 minut, to sobie posiedzieliśmy 45 minut i tymi wędeczkami pomachaliśmy, pobawiliśmy się. Także tak, dość lekkie, fajnie to w ręku leży, nie jest jakiś budżet nieosiągalny. Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z sandaczowaniem, sprawdzić się, może sobie na próbę taką wędkę wziąć. Jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, ale nie chce wydawać dużo pieniędzy, też jak najbardziej te wędki nadają się do łowienia. No temat ciekawy, naprawdę, za te pieniądze.
ciężko będzie znaleźć coś nowego. Przyszło jeszcze troszeczkę więcej wędek z Mikado, ale o tym porozmawiamy sobie w następnym materiale, dlatego subskrybujcie, żeby ich tych kolejnych materiałów nie przegapić. Pewnie jutro znowu coś z laską tutaj popowiadamy troszeczkę. I na dzisiaj to tyle. Wszystko Wam podlinkuję w opisie, tak żebyście mieli łatwiej znaleźć. Laska piątka dla widzów. Piąteczka.